Damian Kwiek, dzień dobry. A gościem salonu politycznego trójki jest doradca prezydenta do spraw historycznych, profesor Tomasz Nałęcz. Dzień dobry. Witam pana, witam Państwa. Dzień dobry. Który także nie pójdzie głosować w warszawskim referendum? <laughs> tak, nie, nie pójdę, ponieważ e, uważam, znaczy nie stwierdzam niczego w zachowaniach miasta, co by czy, czyniło sytuację alarmową, co wymagałoby. Na rok przed wyborami samorządowymi, na które oczywiście bójte, bo nie opuściłem jeszcze w życiu żadnych wyborów, co wymagało w trybie alarmowym zmiany władz miasta i praktycznie skazania miasta na funkcjonowanie na biegu przez rok. A jeżeli już referendum jest organizowane, zebrano podpisy, to nie jest nasz demokratyczny obowiązek w Pana ocenie? Ale wie Pan, to jest największe nadużycie, porównywanie z normalnych wyborów z referendum, gdzie jest poziom frekwencji. Bo jeśli ja uważam to, że to referendum jest niepotrzebne, że on. No niepotrzebnie zorganizuję życie mojego miasta na rok i nie chcę odwołania pani prezydent Gromkiewicz Walc, to jeśli pójdę do wyborów, to właśnie przyczyni się do jej odwołania, bo do odwołania pani prezydent trzeba 390 tysięcy głosów. Ale wyborca, który nie lubi polityków, mógłby powiedzieć, że nie pójdzie głosować w normalnych nie. wyborach, bo jest przeciwko klasie politycznej. Ale to, to właśnie to jest ta zasadnicza różnica. że Jeśli ja nie pójdę w normalnych wyborach do głosowania, to oddam swój głos. Inne, komu innemu i ten, który pójdzie, zagłosuje za mnie. Natomiast w referendum, gdzie jest poziom frekwencyjny, gdzie jest, gdzie jest wymóg frekwencji, jak nie pójdę, to też oddam głos, tylko o wiele skuteczniejszy niż ten, kiedy pójdę i zagłosuję w obronie pani prezydent, której bronię. Bo, jeśli, bo, bo do odwołania pani prezydent trzeba 390 tysięcy głosów. Jeśli pójdzie i zagłosuje za jej odwołaniem 200 tysięcy, to oczywiście ona nie zostanie odwołana. Ale jeśli pójdzie i zagłosuje za jej odwołaniem 200 tysięcy i w jej obronie pójdzie i zagłosuje 190 tysięcy, to ona zostanie odwołana. W związku z czym ja przewiduję, że mniej więcej pójdzie i zagłosuje za odwołaniem pani prezydent około 200 tysięcy osób. W związku z czym, jak ja pójdę i oddam swój głos w jej obronie, to w ten sposób przyczyni się do jej odwołania, ponieważ głosów żeby, jej przeciwników jest zbyt mało, żeby ją odwołać. Natomiast jeśli pójdą i będą w niedostatecznej liczbie jej obrońcy, to jej obrońcy przyczynią się do odwołania. Na tym polega logika tego głosowania. I dlatego, dlatego jeśli masowej... ja jestem, jeśli ja, jeśli, ja nie chcę, ja, jeśli ja nie chcę odwołania pani prezydent, jeśli ja nie chcę awantury w mieście na rok przed wyborami samorządowymi, na które oczywiście pójdę, to naj, najskuteczniej się zachowuje, nie głosując. Żyjemy w kulturze masowej, nie obawia się pan profesor, że to może zostać odebrane po prostu jako komunikat, że niekoniecznie musimy głosować, nie. jeśli są jakiekolwiek głosowania. Nie, panie rektorze. Ja uważam, że Warszawiacy, Polacy w ogóle to są mądrzy ludzie. I nie, nie ma ich co stada baranów. Inaczej Polak jeździ na śliskiej jezdni, inaczej jeździ na, na suchej jezdni, inaczej jeździ w zimie, inaczej jeździ w lecie, prawda? Więc te osoby, które uważają, że trzeba kształtować pewne nawyki polityczne niezależnie od sytuacji, traktują Polaka jak, jak barana właśnie. Nie ma czegoś takiego w polityce, jak to samo zachowanie w każdej sytuacji. Tak jak nie ma tego w przyjeżdżeniu, że w każdej sytuacji człowiek tak samo się zachowuje za kierownicą, to samo zachowanie w różnych sytuacjach potrafi doprowadzić do wypadku. W tym przypadku, jeśli ja bym wykorzystał swój nawyk, swoje poczucie obowiązku głosowania, i poszedł i zagłosował przeciwko odwołaniu pani prezydent, to mój głos przeciwko odwołaniu zamieni się za, w głos za jej odwołaniem. Jaki jest sens, że ja szedł i głosował e, e, w sposób, który doprowadzi do rozwiązania, którego nie chcę? Przecież zwrócić uwagę, że o frekwencję, e, o to, żeby zwolennicy pani prezydent poszli i głosowali, apelują jej śmiertelni przeciwnicy. Bo oni świetnie wiedzą, że jeśli ludzie, którzy chcą, nie chcą zmiany na sysku prezydenta, nie pójdą i nie zagłosują za panią prezydent, to głosów na nie będzie, nie wystarczy na frekwencję i ona zostanie. I to jest najskuteczniejszy sposób postępowania, więc dlaczego pan chce mi namówić, żebym ja się zachował w sposób przeciwskuteczny? Ja, panie profesorze, tylko pytam. W ocenie pana profesora nieetyczne jest potajemne nagrywanie słów premiera na spotkaniu z członkami partii, czy może nie w porządku jest, kiedy szef rządu obiecuje interwencję profesjonalną w MSW na życzenie działaczy terenowych? Nie, wie pan, ja jestem może staroświecki, ale uważam, że w ogóle nie przyjaciół, w ogóle nie znajomych, nie nagrywa się nikogo. Mógłbym uczynić odstępstwo od tylko w przypadku zbrodni. Tak, jak sąd może zwolnić dziennikarza z tajemnicy dziennikarskiej, zmusić go nawet do tego, żeby zrezygnował z tajemnicy, bo w grę wchodzi zbrodnia. Tak samo uważam, że w takich kontaktach między ludźmi. Ta zasada pewnej intymności, wzajemnego zaufania w przypadku, gdy w, gdy w grę wchodzi zbrodnia, nie powinna obowiązywać. Ale ktoś, kto w, w takiej normalnej sytuacji nagrywa inną na osobę, moim zdaniem dyskwalifikuje się etycznie. Nie, nie zwraca pana uwagi to, że w tej rozmowie o dyrektorze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie ma mowy o kompetencjach, tylko o tym, czy jest swój, czy nie swój? Pewnie się narażę wszystkim takim purystom, prawda? I pewnie ściągnę gromy na siebie tym, co za chwilę powiem, ale ja teraz nie funkcjonuję w polityce partyjnej, bo w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej nie ma polityki partyjnej. Ale przez kilkadziesiąt lat swojego życia funkcjonowałem w polityce partyjnej i muszę powiedzieć, ileż ja się nasłuchałem jako poseł, jako wicemarszałek Sejmu, jako, jako jeden z liderów partii politycznej, takich właśnie do, żądań. Tego, wy, tego wyrzućcie, tego wyrzućcie, bo nie nasz, bo z innej partii, bo innych poglądów. Dzisiaj. Cały wielki chór partyjnych obudników atakuje premiera za te słowa. Ale przecież to jest proza partyjnego życia. Z kogo nie atakują? Z kogo się śmieją? Przecież w ich środowiskach dokładnie taki, taki sam chór żądań się rozlega. To jeżeli jest słownością życia partyjnego w Polsce. Jeżeli chodzi o prozę partyjnego życia albo prozę rządowego życia, zamierzałem pana profesora zapytać o to, czy premier nie stawia ministra Bartłomieja Sienkiewicza w bardzo niekomfortowej sytuacji, ale po wypowiedzi ministra Sienkiewicza kilkadziesiąt, minut Minut temu w radiowej jedynce o tym przyjąłem Pawła Majchera do pracy i nie zamierzam tego zmieniać. Jestem pewien, że Paweł Majcher będzie pełnił swoją funkcję, znam jego przeszłość. Muszę zapytać, czy Donald Tusk nie postawił w niewygodnej sytuacji także siebie? Ja myślę, że Donald Tusk zrobił to, co zrobił każdy lider partyjny w takiej sytuacji. Zobaczył taką partyjność zapiekłość. Za Jak znam Donalda Tuska, wcale mu ten głos nie, przyta, nie przypadł do gustu, bo to nie jeszcze, w którym byłoby tak wiele partyjnej zapiekłości, ale moim zdaniem wybrał na taki naj, najprostszy sposób rozwiązania. Sfora głodnych wilków domaga się ofiary. A to stworzy wrażenie, że, że dostaną. Być może powinien bardziej pryncypialnie się wypowiedzieć, ale tu jest naprawdę, w, tej, w, całej, w całych tych komentarzach, w, tej, w, w, całych, w całej tym oburzeniu jest mnóstwo, mnóstwo partyjnej obudy. Niestety takie głosy jak te, które, o których mówimy, one się rozlegają w każdym partyjnym środowisku i każdy partyjny lider macha na to ręką i stwarza wrażenie, że im ulega. Nieszczęście pojawia się wtedy, Rzeczywiście ulegnie. Wydaje mi się, że rzeczywiście minister Sienkiewicz tutaj zachowa się pryncypialnie i, i że to się tak nie skończy, jakby ci partyjni zgłodniali, ludożarcy się oczekiwali. Premier wycofa się ze swojej deklaracji nie, nie odczytywałbym premiera premiera jakiejś deklaracji. Premier jest w bardzo trudnej sytuacji dla polityki wyborczej. Spotkał się ze swoimi wyborcami. Ci wyborcy podnieśli problem dla właśnie takiego partyjnego aktyku, zawsze, zawsze śmiertelnie ważny. Więc premier popłynął tutaj z prądem. Ale w tej chwili sytuacja stała się taka państwowo-pryncypialna. Moim zdaniem i minister zachował się pryncypialnie, i premier zachował się pryncypialnie. Co pewnie premierowi trochę tam głosów w wewnętrznych wyborach uszczupli. Ale myślę, że. My Myślę, że jednak rozwiązanie będzie pryncypialne, a nie takie hordowo-partyjne. Powołanie zespołu współpracy z Republiką Białoruś to niesłychany skandal i działanie sprzeczne z polską racją stanu. Tak pisze w internecie na mikroblogu białoruski opozycjonista Andrzej Sannikał, komentując, a może cytując jednego z posłów Platformy Obywatelskiej, który mówi bardzo podobnie o sprawie powołania nowego zespołu w polskim parlamencie. Chodzi o zawartą w nazwie zespołu Republikę Białoruś. Relacje polsko-białoruskie zostały podniesione do poziomu współpracy z instytucjami niedemokratycznego reżimu, w tym białoruskiego parlamentu, mówi z kolei poseł Michał Szczerba. No i zaznaczmy, że istnieje już w parlamencie zespół do spraw Białorusi, kieruje nim Robert Tyszkiewicz. Takie nowe ciało w ocenie pana profesora zostało słusznie powołane, jest potrzebne? Prawdę zbyt mało wiem, żeby to komentować, natomiast niewątpliwie nasze sympatie polskie są po stronie tych Białorusinów, którzy chcą wolności, demokracji. Chociaż Odwołam się tutaj do, 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 do postawy demokratycznego zachodu i relacji z krajami bloku Wschodniego, w tym z Polską. Niezrywanie kontaktów, podtrzymywanie kontaktów także z reżimem, no, też jest takim elementem polityki zmiękczania. Tylko jakieś kontakty z reżimem utrzymujemy, a to jest podkreślanie, że Republika Białorusi jest ważnym partnerem. Tak sądzę, no, jeżeli jest to, jest to umieszczane w nazwie, jest to drugi zespół dotyczący Białorusi, który powstał. Powstaje, powstaje opozycja pomiędzy tymi zespołami, wydaje się dość naturalna też. Zbyt mało wiem, ale, panie doktorze, żeby to komentować, ale jest zaletą parlamentu demokratycznego, także parlamentu polskiego, że jest takie mnóstwo różnego rodzaju zespołów, aktywności poselskiej. Praktycznie jeśli chodzi o zespoły poselskie, to, to, to żadna aktywność poselska nie może być przez władze sejm administracyjnie ograniczona pewnie bym się do tego zespołu nie zapisał, ale skoro jest takie grono posłów, którzy chcą tak działać i są na tyle idealistyczni, że uważają, że to jakoś sytuację na Białorusi będzie popychało w dobrą stronę, to niech spróbują. No podejrzewam, że sobie nosy rozbiją o ścianę, ale niech spróbują, jeśli chcą. Jaki jest w ocenie pana profesora efekt uroczystości wołańskich i tego, co wokół nich politycznie wydarzyło się? Y Panie że po raz pierwszy prezydent Rzeczypospolitej był z rodzinami ofiar zbrodni wołyńskiej w Łódzku. Na mszy świętej, ten te święte w katolickiej katedrze w Łódzku, odbywają się od kilkunastu lat. Po raz pierwszy był prezydent Rzeczypospolitej. Był, nie było prezydenta Ukrainy, ale był wicepremier. Polacy i Ukraińcy byli razem na miejscach zbrodni, w Kisielinie, w innych miejscach. Poza tym incydentem takim bardzo spektakularnym, ale naprawdę, naprawdę marginalnym, była taka atmosfera, której by należało sobie życzyć, to jest zwłaszcza na przyszłość, jeśli chodzi o mówienie pełnej prawdy o tej zbrodni, więc wydaje mi się, że nie było żadnego przełomu, ale były kolejne ważne wydarzenia, które w tej sprawie idą w kierunku normalności, żebyśmy mogli mówić o tym dramacie i w Polsce, i na Ukrainie wspólnym językiem i słowami prawdy. Jeżeli nie było przełomu, jeżeli nie wydarzyło się nic, co moglibyśmy tutaj zaakcentować istotnego w sensie zmiany w relacjach polsko-ukraińskich, to może coś zaniedbaliśmy? Nie, myślę, że niczego za, za nie dbaliśmy, było bardzo wiele różnych działań podejmowanych także przez Kancelarię Prezydenta. Tu mamy do czynienia z bardzo takim, no, wielkim kłopotem. Tu świadomość historyczna tych wydarzeń na Ukrainie i w Polsce y, tak bardzo się od siebie różni, że, że tutaj y, jeśli, że, że tutaj jesteśmy w bardzo, w bardzo, w bardzo trudnej sytuacji, ale y, y, te 70-lecie -le, 70 tej zbrodni no różniło się jednak i to pozytywnie od tych obchodów sprzed lat 10 czy sprzed lat 20, więc myślę, że jeśli chodziło o pełną prawdę o tych wydarzeniach, o też i o współczesne relacje polsko-ukraińskie, to idziemy w dobrym kierunku, ale chciałoby się, żeby, żebyśmy szli szybciej, konsekwentniej, no zwłaszcza, że, że ludzie odchodzą i, i są ludzie tamtą zbrodnię pamiętający, czy ich najbliższe rodziny, które, które tej cierpliwości w sobie nie mają, ja ich rozumiem. Historia jest ożywiana nie tylko przez takie wydarzenia, ale także przez kluby piłkarskie niestety. Mam na myśli antylitewski transparent na meczu Lecha Poznań z Żelgirisem Wilno. Na ile to jest istotny incydent i co w pana ocenie polskie państwo może, co powinno zrobić? Zrobiło państwu, państwo to, co powinno. No i jest to stosowne oświadczenie MZ i zdecydowanie potępienie tego incydentu nie powinno dojść do czegoś takiego, tak jak my byśmy się czuli. Nawet nie kibice, ale wszyscy Polacy bardzo upokorzeni, gdyby taki transparent się pojawił na litewskim stadionie. Podobnie czują się nasi litewscy sojusznicy, bracia, przyjaciele. A dlaczego dochodzi do takich wydarzeń? Bo ktoś to wymyślił, ktoś na to pozwolił. To była jakaś grupa ludzi. Tam nie zrobiły tego trzy osoby. To jest efekt wykorzystywania tych środowisk kibicowskich w polityce. I one od pewnego czasu są liczącym się elementem w zachowaniach politycznych, zwłaszcza w zachowaniach niektórych partii. No i to jest efekt wlania się polityki na stadiony i ona właśnie wylewa się w taki najczęściej patologiczny sposób. Doradca prezydenta do spraw historycznych, profesor Tomasz Nałęcz, był gościem z Salonu Politycznego. Panią się Trójki. Państwu miłego dnia. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia.